Na pewno słyszeliście kiedyś takie określenie jak podcięte skrzydła. Tylko wiecie, podcięte skrzydła kiedyś się goją i można wtedy latać. Pytanie tylko, czy naprawdę ktoś sobie zdaje z tego sprawę, że po zagojeniu się tych skrzydeł faktycznie może latać, czy już do końca życia będzie gdzieś tam człapał i będzie mu się wydawało, że latać potrafią inni, ale na pewno nie on. Zapraszam. Cześć, ja jestem Sandra, a Wy oglądacie kanał Wszystkim, co dotyczy nauki języków obcych i nie tylko. A dziś porozmawiamy sobie o tym nie tylko znowu. Porozmawiamy sobie o naszym potencjale i o tym, jak go znaleźć, jak go rozpoznać, jak to się objawia, że go znaleźliśmy. To oczywiście ma też trochę wspólnego z językami obcymi i zaraz się o tym przekonacie, ale po kolei. Zacznijmy od naszego dzieciństwa. Cóż tam się takiego dzieje od chwili naszych narodzin, że przestajemy dostrzegać nasz potencjał? Większość dzieci ma ten potencjał jeszcze jako dzieci, później jako dorośli już nie mają. Więc co się takiego dzieje, że przestajemy ten potencjał dostrzegać, że przestajemy realizować nasze własne cele i zaczynamy realizować cudze i zaczynamy spełniać cudze oczekiwania? Więc bardzo często zdarza się w rodzinach coś takiego, że rodzice na przykład przedstawiają swoje dziecko w taki sposób, że to jest Jaś. Jaś jest całkiem bystry, ale leniwy. I później Jaś będzie może przez całe życie myślał, że jest leniwy. A może on jest leniwy tylko kiedy musi robić takie rzeczy, które go nie interesują, których w ogóle nie chce robić. Na przykład miałam kiedyś takiego ucznia przez krótki czas, który miał zdiagnozowaną dysleksję i pytałam go, na czym ta dysleksja u niego polega. I on powiedział, że polega na tym, że nie może się skoncentrować i okazało się, że on ma kilka takich rzeczy w swoim życiu, na których się bardzo dobrze potrafi skoncentrować, ale nie potrafi się skoncentrować na tych rzeczach, które go kompletnie nie interesują. Natomiast oczywiście wszystko dookoła, cały system, szkoła i tak dalej, zawsze chce, aby ludzie się koncentrowali na tych rzeczach właśnie, na których nie mają takiej naturalnej potrzeby koncentrowania się. Rodzice też bardzo często mówią swoim dzieciom, że na przykład muszą się podciągnąć z matematyki, bo tam gdzieś mają jakąś dwóję czy tróję, zamiast wspierać te rzeczy, którymi te dzieci naprawdę się interesują. Bo może jakieś dziecko na przykład fantastycznie pisze, albo na przykład gra na jakimś instrumencie, tańczy, albo siedzi przez cały dzień gdzieś tam na dworze i obserwuje robaczki. No cokolwiek by to nie było, zawsze warto o tym rozmawiać ze swoim dzieckiem i to wspierać, a nie przez cały czas rozmawiać o tych negatywnych rzeczach, o tych słabych stronach i zmuszać człowieka do tego, aby wzmacniał to swoje słabe strony. Do tego tematu jeszcze wrócimy sobie za chwilę, ale skończę najpierw teraz o tych przekonaniach rodzinnych. Więc na przykład może też tak być, że rodzice mówią, no to jest Małgosia, nasza Małgosia jest taka nieśmiała. No i oczywiście Małgosia przez całe życie może później myśleć, że jest nieśmiała, a może wcale nie jest. Albo na przykład dzieci bardzo często coś przewracają, się wywracają, coś psują i niektórzy rodzice nieświadomi mogą mu powiedzieć, że to taka ofiara losu jest, tak, że jakiś po prostu nieudacznik jest to dziecko, że nic nie potrafi zrobić dobrze. I ta osoba wtedy też rośnie z takim przeświadczeniem. Albo na przykład w rodzinie może być taka teoria, że nam to jest wyjątkowo ciężko, nas to po prostu każdy tylko wykorzystuje, pieniądze na nas robią, my jesteśmy tacy dobrzy, wszystko dla wszystkich robimy i my nic nie mamy, bo świat nie jest sprawiedliwy, a to wszyscy właśnie inni wszystko mają. No, więc dorastając w takich przekonaniach, bardzo łatwo jest gdzieś zatracić swój potencjał. No a w dorosłym życiu również pojawiają się tacy ludzie, którzy by nie chcieli, abyśmy dostrzegli nasz potencjał i nasze mocne strony. I robią to zarówno świadomie, jak i nieświadomie. To zależy. Oczywiście różne ruchy społeczne kreowane przez system robią to całkowicie świadomie. Robią to też świadomie ludzi, którzy całkowicie świadomie chcą kogoś kontrolować. Za pomocą na przykład poczucia winy, albo chcą wmówić komuś, że bez niego sobie nie da rady, że tak bez jakiejś osoby, czy bez jakiejś tam grupy osób, czy bez jakiegoś tam systemu, ruchu i tak dalej. Mogą się pojawić takie kwestie, jak jeśli nie jesteś z nami, to jesteś przeciwko nam, jeśli nie jesteś z nami, to nie będziesz lubiany, oraz konkretna osoba też tak może powiedzieć, słuchaj, ciebie nikt nie lubi, gdyby nie ja, to byłbyś sam jak palec.
Poza tym oczywiście większość ludzi podąża za kimś, podąża za jakimś ruchem, za jakimś autorytetem i oni bardzo nie lubią, kiedy ktoś nagle się z tego wyłamuje i zaczyna rosnąć wyżej. I wtedy oni go chcą przycinać. Szczególnie tych ludzi w ich środowisku, tych, którzy oni znają osobiście, no bo jakim cudem nagle ktoś ma rosnąć wyżej? I to już bardzo często ludzie robią nieświadomie. Dlaczego to robią? Dlatego, że sami są zmanipulowani, dlatego, że przez cały czas realizują cele nie swoje, tylko jakiegoś ruchu albo jakiegoś innego fenomenu czy innej grupy osób itd. Więc one same nie realizują swoich celów, nie znają ich nawet i również nie chcą na takim podświadomym poziomie, aby inni realizowali swoje cele, aby inni rozwijali swój własny potencjał, aby inni kierowali się w życiu tym, czym chcą się kierować, a nie tym, co ktoś im narzuci. Kolejna taka kwestia, która zabiera nam potencjał, to postrzeganie siebie jako ofiary. Czyli na przykład ktoś nie może czegoś zrobić, bo coś tam, tak? Bo PiS, tak? Bo to wina PiSu, albo to wina Tuska. Albo wina kobiet, bo one takie złe są. Albo wina mężczyzn i patriarchatu, albo wina kościoła. No cokolwiek by to nie było. Zawsze wina czegoś, tak? I taki człowiek może nigdy nie wziąć odpowiedzialności za swoje życie we własne ręce. Ale gdyby to była prawda, że zawsze jest wina czyjaś, to 100% ludzi byłoby dokładnie w tej samej sytuacji. Ale tak nie jest. Ludzie nawigują poprzez te różne trudności, robią taki slalom między płotkami i radzą sobie. Więc jeśli ktoś potrafi zrobić slalom, to ktoś inny też będzie go potrafił zrobić. Ale wygodniej oczywiście jest powiedzieć, ja nie mogę, bo to jest czyjaś wina. I wtedy oczywiście taki człowiek sam sobie odbiera tę sprawczość. No i raczej nie osiągnie swoich celów, jeśli w ogóle dojdzie do niego, jakie są te jego cele. Dlatego, że nawet jeśli jakimś cudem zniknie jakiś problem, który obwinia, ale raczej nie zniknie, ale nawet jeśli by zniknął, to od razu zacznie postrzegać coś innego jako problem. To będzie po prostu niekończąca się historia. Dlatego jeśli ktoś chce coś zmienić, to powinien to zmienić w tej chwili, teraz. Na przykład, kiedy nadchodzi kryzys, ludzie często mówią, no to ja nie będę teraz rozwijać firmy, no bo nadchodzi kryzys. Albo już po, powiedzmy, tym kryzysie mówią, no kryzys doprowadził moją firmę do bankructwa, kryzys zniszczył mi firmę. No ale oni palcem nie kiwnęli. Po prostu jeszcze zanim ten kryzys się zaczął, to już na samą wieść o nim, oni po prostu przestali pracować, przestali się starać. I łatwo jest wtedy to zwalić na kryzys, niż wziąć odpowiedzialność za to, że to... Chyba może jednak nie kryzys do tego doprowadził, bo gdyby tak było, że to kryzys jest winny, to nie byłoby osób, które na kryzysie bardzo zarobiły, a są. Więc to jest kwestia podejścia i tego, czy pozwolisz się zalać tej fali, czy po prostu będziesz surfować na tej fali. Zastanówcie się też, jak mówicie o waszych celach, jeśli są wasze, ale o tym za chwilę jeszcze. Czy mówicie ja chcę, czy ja będę? Czasami się zdarza, że piszą do mnie ludzie, którzy chcą uczyć się jakiegoś języka, i mówią, że chcą. I nieraz muszą poczekać kilka miesięcy, czasami się tak zdarza. I po kilku miesiącach okazuje się, że oni w dalszym ciągu chcą i palcem nie kiwnęli. I ja takim ludziom pomóc nie mogę. Jeśli ktoś przez cały czas mówi tylko, że chce, czeka kilka miesięcy na kurs i w tym czasie nie zrobił absolutnie nic, to znaczy, że ta osoba no raczej tym językiem mówić nie będzie. Że ona po prostu chce nie mówić. Ona chce chcieć. I tyle. Dlatego... Zastanówcie się, jak właśnie o sobie mówicie. Czy ja chcę mieć to, czy tamto? Czy ja chcę być taki i taki? Czy ja będę? Bardzo duża różnica też, kiedy dzieci to mówią. Na przykład, ja chcę być najlepszy w kosza w moim mieście, czy ja będę najlepszy w kosza w moim mieście. Za powiedzeniem ja będę idzie odpowiedzialność. Ja jestem teraz odpowiedzialny za to, aby wykonać odpowiednie działania, aby stało się to prawdą. Natomiast ja chcę, można mówić bez końca i nic z tego nie wynika i całe życie do śmierci można tylko chcieć. Bardzo często ludzie zamiast rozwijać swoje mocne strony, pracować nad swoimi zaletami, to koncentrują się na swoich słabych stronach. To oczywiście wynika z całego naszego wychowania, gdzie kazano nam się właśnie uczyć tych rzeczy, których akurat nie lubiliśmy i w których byliśmy słabsi. Czasami się zdarza tak, że ludzie porównują się do innych ludzi, właściwie bardzo często tak się zdarza, porównują się do innych ludzi na zasadzie porównam moje słabe strony z czyimiś najmocniejszymi.
Na przykład ktoś jest bardzo pewny siebie i po prostu bryluje w towarzystwie i to jest zdecydowanie jego mocna strona. I ktoś ma taką słabą stronę, że nie potrafi się zbyt dobrze odnaleźć w towarzystwie, jest powiedzmy introwertyczny albo ma jakieś tam inne kwestie, nieważne. W każdym razie nie jest to jego mocna strona, jest to zdecydowanie jego słaba strona. To po co porównywać swoją słabą stronę z czyjąś najmocniejszą? Warto się skoncentrować na sobie i rozwijać swoje mocne strony i swój potencjał, a nie przypatrywać się innym. Poza tym ludzie właśnie bardzo często przypatrują się innym ludziom, zamiast realizować te swoje cele, zamiast realizować swój potencjał i interesuje ich, co inni robią, co tam się u nich dzieje w związku na przykład, albo czy są w ciąży i tak dalej, i tak dalej. Albo na przykład jakie mają opinie na jakieś tematy, co jedzą, no po prostu takie jakieś bzdury. Zamiast zastanowić się, jaką ja naprawdę mam opinię na jakiś temat. Moja opinia jest tak samo ważna. Nie jest ani mniej ważna, ani bardziej ważna. Jest tak samo ważna. Jakie ja mam najmocniejsze cechy, za co ja sama siebie mogę podziwiać. Nie chodzi tutaj o taki podziw w sensie pychy, arogancji, egocentryzmu, ale taki zdrowy podziw do swoich osiągnięć, do swoich potencjałów. Bardzo często, szczególnie młodzi ludzie, wieszają sobie jakieś plakaty na ścianach i uwielbiają kogoś. I bardzo często też upodabniają się. Dorośli też to robią, tak? Upodabniają się do kogoś. Na przykład wchodzą w jakiś ruch, który wydaje im się, że jest ich, ponieważ ich zmanipulował i zaczynają pracować na cele tego ruchu, a nie na swoje własne i nagle wszyscy wyglądają tak samo, prawda? Jednocześnie wydaje mi się, że są bardzo indywidualni, że są bardzo oryginalni, natomiast jeśli się na to patrzy z zewnątrz, to widać, że wszyscy wyglądają no praktycznie dokładnie tak samo. I to jest znak, że tutaj nie jest realizowany potencjał żadnej z tych istot, która wchodzi w skład czegoś, że tutaj nie są realizowane cele żadnej z tych istot, tylko są realizowane cele kolektywu. I ludzie bardzo często myślą, że to są ich cele, dlatego że zostali najzwyczajniej w świecie zmanipulowani, a zmanipulować kogoś jest dziecinnie prosto. No i teraz w ogóle jak znaleźć te własne cele? Ja na ten temat robiłam też nagranie o tym, jak znaleźć cele. Robiłam nagranie na temat języka serca, swojej intuicji, także polecam Wam te dwa nagrania, zostawiam Wam tutaj w rogu i również pod filmem. Ja teraz często Was do różnych nagrań będę odsyłać, dlatego że po prostu ich już bardzo dużo zrobiłam, więc nie będę się musiała powtarzać. Mogę Wam dać taką wskazówkę, jak rozpoznać, czy realizujecie swoje własne cele i rozwijacie swój własny potencjał, czy jesteście może takimi najemnikami, którzy realizują cudze cele i nie znają swojego potencjału. Bardzo łatwo jest to rozpoznać, bardzo łatwo. Mianowicie, jak się czujesz? Co czujesz w środku? Czy robiąc coś, czujesz się dobrze? Czy czujesz się spełniony? Czy czujesz radość, satysfakcję i same pozytywne uczucia, czy wręcz przeciwnie, czujesz na przykład desperację, albo jakąś walkę, chęć walki, albo jakąś nienawiść. Generalnie czujesz, że coś jest nie tak, tak? Jesteś podenerwowany, czujesz, że musisz kogoś do czegoś przekonywać, to jest bardzo, bardzo silny znak, to, że ty czujesz, że musisz kogoś do czegoś przekonywać, że zostałeś zmanipulowany, bo człowiek nie ma naturalnej potrzeby przekonania kogoś na siłę do czegoś, jeśli nie został do tego zmanipulowany, jeśli nie jest narzędziem w czyjeś rękach, tak? Bardzo często ludzie się kłócą na przykład o politykę i każdy broni jakiejś tam partii, powiedzmy, albo jakichś tam konkretnych polityków. No i to jest takie zabawne, bo oni realizują cele tych ludzi, a nie swoje własne. I na dodatek czują się przy tym bardzo źle, bo czują tę walkę, muszą się siłować na argumenty. Uważają oczywiście jeden drugiego za głupka, co już też jest tutaj konkretnym znakiem. I no nie realizują swoich potencjałów, nie realizują swoich celów, najprawdopodobniej w ogóle ich nie znają. Dlatego jest to łatwo rozpoznać, jeśli czujesz spokój, zadowolenie, szczęście, realizujesz swoje cele, swój potencjał. Jeśli wręcz przeciwnie, to znaczy, że ktoś Cię wykorzystuje do swoich celów. No i na koniec powiem Wam jeszcze może parę słów o jedzeniu, bo tutaj nasze odżywianie też może nam dość mocno nabrudzić. Trudno jest realizować swoje cele i dostrzec swój potencjał prawdziwy, kiedy na przykład jesteśmy stale głodni. Na przykład, kiedy ktoś je wiele razy dziennie i zawsze jest głodny. Kiedy na przykład kończy jeść i już myśli,
co ugotuje jako następne, co zje jako następne. I oczywiście nie chodzi mi teraz absolutnie o to, żeby się głodzić i żeby jeść na szybko, bo też wiecie, jeśli ktoś je wiele razy dziennie, no to też nie ma czasu na to, żeby zająć się innymi rzeczami, bo po prostu cały czas jest zajęty przygotowywaniem jedzenia albo jedzeniem go. Ale chodzi mi o to, żeby się zastanowić, czy jeśli ja się źle czuję, też jestem podenerwowany, a już naprawdę czuję się dość niezależny, mam swoje cele określone, a w dalszym ciągu czuję się podenerwowany, nie wiem o co chodzi, to być może jest to właśnie kwestia odżywiania. I jeśli się źle odżywiamy, to nie mamy energii. Bardzo często nieodpowiednie odżywianie tę energię odbiera, zamiast jej dodawać. Czasami właśnie za dużo jedzenia sprawia, że my tej energii mamy mniej, a nie więcej. Jeśli przez cały czas trzeba jeść, to znaczy, że te posiłki, które ktoś przyjmuje, są po prostu no, na tyle niepełnowartościowe, że organizm cały czas woła o jeszcze, jeszcze, jeszcze. No i to jest też kwestia, którą warto sobie jednak przemyśleć i zastanowić się, co można z tym zrobić. Ja tutaj nie ingeruję w cudze odżywianie, to już każdy na własną rękę może się nad tym zastanawiać, może próbować różnych rzeczy. Ja jestem bardzo daleka od tego, aby komukolwiek coś narzucać, ja, w jaki sposób się ma odżywiać, ile razy dziennie, ile kalorii i tak dalej. To jest indywidualna kwestia, każdy to powinien znaleźć dla siebie. Ja Wam tylko mówię, że jeśli jest taka sytuacja, że po prostu ktoś jest przez cały czas zmęczony, bo to może być oczywiście sytuacja spowodowana tym, że ktoś Cię wykorzystuje do jakichś swoich celów, tak? I to też powoduje to zmęczenie i zniechęcenie, ale może być też tak, że jest to spowodowane odżywianie. I ja wiem, że wielu ludzi oczekuje ode mnie, że ja im powiem, jak powinno się jeść, ale ja tego nie wiem. Ja wiem, jak ja powinnam jeść, żeby się dobrze czuć i żeby mieć energię. Wiem, co powinnam jeść, wiem, kiedy powinnam zjeść, ile i to dla mnie działa, ale każdy jest inny, więc każdy powinien to znaleźć dla siebie. Ja, jako że obserwowałam siebie przez tych prawie 40 lat mojego życia, doszłam do pewnych wniosków i wypracowałam sobie pewien system, który dla mnie działa, ale Wy musicie sobie wypracować Wasz własny i musicie po prostu dojść do tego też sami, bo jeśli będziecie wiecznie słuchać kogoś innego, no to tutaj znowu możecie wchodzić w różne takie kwestie, angażować się w to i to znowu nie będzie Wasze. To znowu nie będzie Wasze. No to tyle na dziś. Mam nadzieję, że Wam to w jakiś sposób pomoże, da Wam do myślenia. I tak jeszcze na koniec szybko to, jak znaleźć swoje cele, jak znaleźć ten swój potencjał. Przede wszystkim przemyśleć sobie to, co powiedziałam i zastanowić się, w czym ja tkwię, co realizuję takiego, co naprawdę nie jest moje. Zachęcam Was również do przeczytania mojego rozwojownika nie tylko językowo, który przez ten cały miesiąc jest dostępny w promocji na Wasze życzenie, także link do niego zostawiam tutaj pod filmem. Zbiera on naprawdę bardzo dobre opinie, ludzie mówią, że niesamowicie ich zmotywował i sprawił, że zaczęli bardzo inaczej myśleć w pewnych kwestiach, także bardzo zachęcam do przeczytania. No i to tyle na dziś, trzymajcie się, uczcie się, pamiętajcie, że umiecie więcej niż Wam się wydaje. Również znaleźć ten Wasz potencjał i określić swoje własne cele i pracować nad nimi i dobrze się przy tym czuć. A kolejną taką wskazówką jeszcze a propos celów jest to, że jeśli realizujemy swoje własne, to dość łatwo nam to idzie, a jeśli cudze, to jest bardzo opornie. Do zobaczenia wkrótce. Pa, pa!